Witam Was, kochani. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się ksiądz Marcin Przywara, jestem palotynem i na co dzień zajmuję się środowiskiem, które nazywa się Palotyńskie Centrum Młodzieży Apostołu. To jest taka rzeczywistość, która młodemu człowiekowi, nie tylko młodemu, po prostu temu, kto chce, ma w jakiś sposób pomóc rozeznać swoje powołanie. Bez względu na to, czy jest to powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, przez przybliżenie do Jezusa. Bo tak naprawdę to jest najlepszy sposób rozeznania powołania. Podejść do Jezusa, patrzeć na Niego, słuchać Jego słów, wejść w bliską relację z Nim. On Ci powie tak naprawdę, co dla Ciebie jest najlepsze, szanując Twoje wybory. Jezus nigdy nie powie Ci, że źle wybrałeś w życiu. Jest Emanuelem, Bogiem z nami, w pełnym tego słowa znaczeniu. Bez względu na to, czy idziesz drogą kapłaństwa, życia zakonnego, życia małżeńskiego, Jezus jest i będzie blisko Ciebie. To ja mogę oddalić się od Niego. To ja mogę się odsunąć, ale On nieustannie trwa. Jest. Tak jak objawił się Mojżeszowi. Jestem, który jestem. I to imię nadal jest aktualne. Kochani, my przeżywamy teraz okres Adwentu, okres oczekiwania na przyjście Jezusa. To przyjście może dokonywać się na różne sposoby. My przyzwyczailiśmy się do tego, jest to ważne dla nas, dlatego ogromne znaczenie ma w Adwencie dla nas przygotowanie na przyjście Jezusa w Bożym Narodzeniu. Natomiast Bóg przychodzi na wiele różnych sposobów. Bóg każdego dnia chce do Ciebie przychodzić. Bóg w każdej chwili Twojego życia stoi i puka do drzwi Twojego serca, czekając, kiedy Mu otworzysz, kiedy ja Mu otworzę. I to są nasze życiowe adwenty. Tak naprawdę całe nasze życie, każdy dzień naszej codzienności możemy śmiało nazwać adwentem. A ten czas adwentu, te kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, ma nam uświadomić tę prawdę, że my na Boga czekamy nieustannie. Że On przyjdzie. Jak? Tego już nie wiem. I chciałbym, żebyśmy myśląc właśnie w kontekście Adwentu, dotknęli też tematu powołania. Mamy różne powołania. Generalnie możemy powiedzieć, że Bóg zaprasza nas do świętości na różne sposoby, na różnych drogach. Może to być droga małżeństwa, może być to droga kapłaństwa, może być to droga życia zakonnego. Mogę być również osobą samotną i w ten sposób realizować swoją świętość. Bóg wie. Bóg chce nieustannie obdarzać swoją łaską. Chce nam błogosławić. I dzisiaj właśnie chciałbym dotknąć tematu powołania do kapłaństwa. Jest to takie powołanie, które chyba przychodzi nam pierwsze na myśl, kiedy słyszymy w ogóle słowo powołanie. Ale nie jest to powołanie jedyne. Powołanie to jest zaproszenie do świętości, zaproszenie do bliskiej relacji z Jezusem, zaproszenie do podążania za Nim. I Chrystus chce dać słowo, chce dać konkretny fragment Pisma, po to, by nas poprowadzić właśnie w tym rozważaniu o powołaniu do kapłaństwa. Bo może jesteś teraz w takim momencie swojego życia, że zastanawiasz się, co z tym życiem zrobić dalej. I może jesteś właśnie w takim momencie swojego życia, że myślisz o kapłaństwie. Ja sam pamiętam dokładnie ten moment w moim życiu. I było to bardzo wcześnie. Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze ministrantem i lektorem w mojej parafii, patrząc na księży odprawiających mszę świętą, gdzieś w mojej głowie pojawiało się takie pragnienie, że chciałbym kiedyś stanąć na tym miejscu. Byłem normalnie funkcjonującym, niczym nie wyróżniającym się dzieckiem, a Bóg w moim sercu nieustannie rozpalał takie pragnienie i ono się zrealizowało, za co jestem Mu bardzo wdzięczny. Dlatego niewykluczone, że i Ty w sercu czujesz pewnego rodzaju żar, kiedy myślisz o Eucharystii, o spowiedzi, o służbie w Kościele. I tym fragmentem, który Bóg nam daje dzisiaj, jest fragment Ewangelii Świętego Mateusza, a dokładnie
fragment mówiący o ostatniej wieczerzy. Fragment, w którym czytamy: a gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy, w królestwie Ojca mojego. Eucharystia to jest rzeczywistość, która jest zrośnięta z kapłaństwem. Kapłaństwo bez Eucharystii nie miałoby żadnego sensu. Kapłan jest dla Eucharystii. Staje się księdzem dzięki Bożej łasce, aby sprawować Eucharystię. Nie da się tych sakramentów od siebie oddzielić. Przez sakrament Eucharystii, przez sakrament pokuty i pojednania, kapłan staje się tym, kim Jezus chce go mieć. Dlatego jeżeli patrzysz na Eucharystię, jeżeli patrzysz na sakrament pokuty i pojednania i pojawia się w tobie jakiś żar, warto to przemyśleć. Jeżeli będziesz potrzebować, jestem do dyspozycji ja. Łatwo znaleźć mnie w internecie, chociażby właśnie na stronie czy na Instagramie, Facebooku Palotyńskiego Centrum Młodzieży Apostołów. Ale wiedz o tym, że Bóg patrzy na nasze pragnienia i na nasze marzenia. Ja mogę śmiało powiedzieć, że dla mnie, jako dla chłopaka dorastającego, kapłaństwo sprawowaniem mszy świętej, sakramentu pokuty i pojednania, było pewnego rodzaju marzeniem. Było pewnego rodzaju pragnieniem, którego ja do końca też nie rozumiałem. Żyjemy w czasach, kiedy wszyscy chcemy wszystko rozumieć. Powołanie jest rzeczywistością, która się wymyka spod kontroli naszego rozumu, bo jest to zaproszenie, na które ja absolutnie nie zasłużyłem. Bóg wybiera według własnego klucza. Nie wiem, dlaczego akurat ja. Na pewno niczym na to nie zapracowałem, bo Bóg nie wybiera doskonałych, ale udoskonala tych, których wybrał. On zna twoje serce, wie doskonale, co jest dla ciebie najlepsze, ale szanuje twoją wolność. I nie jest tak, że jeżeli powołuje cię do kapłaństwa, a ty będziesz miał żonę, to stanie się coś złego i spotka cię jakieś nieszczęście. To tak nie działa. Bóg chce błogosławić tobie każdego dnia i w każdej sytuacji twojego życia. Ale ma też pragnienia względem ciebie i może tym pragnieniem jest właśnie kapłaństwo. Zrośnięte z Eucharystią, czyli z dziękczynieniem. Kapłaństwo zrośnięte z sakramentem pokuty i pojednania, czyli ze spowiedzią. Kapłaństwo zrośnięte z Chrystusem, bo to On jest jedynym i wiecznym kapłanem, a my, księża, uczestniczymy w tym kapłaństwie, uobecniając pamiątkę Eucharystii na ołtarzach całego świata. Zachęcam was i życzę sobie, nam wszystkim, kochani, aby czas Adwentu, który przeżywamy, był też czasem refleksji nad kapłaństwem. Jeżeli jesteś księdzem albo marzysz o kapłaństwie, módl się i dziękuj Bogu właśnie za ten dar. Jeżeli jesteś osobą świecką, dziękuj Bogu za dar kapłaństwa w Kościele. Kapłaństwa, dzięki któremu możemy jednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej. Módlmy się za siebie nawzajem, bo każdy z nas tej modlitwy bardzo, bardzo potrzebuje. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.